Cześć wszystkim, z tej strony Jakub Martewicz i jestem uznawany za najlepszego youtubera przez większą połowę całej mojej rodziny. Jestem też autorem komiksowym, twórcą takich komiksów jak Henryk Kajdan i Kocia Planeta, a to jest kanał Komiksowa Nawijka, na którym nawijamy o komiksach od strony artystycznej, warsztatowej, kuchni. I dzisiaj jest dobrze, jest nieźle, bo mam kilka powodów, żeby się cieszyć. Patrzcie, po pierwsze zrobiłem fajnego blanka rano z Punisherem. To jest blank na moim komiksie Henryk Kajdan, Kosmiczne Patałachy. Wyszło tylko 35 limitowanych sztuk. Spóźniony, trochę z mojej winy, trochę z powodu ogólnej sytuacji. Zamówienia wyszły już dobre kilka miesięcy temu na to, ale nadrabiam jakieś tam ostatnie zaligości teraz. No i żarłak w starym kostiumie Punishera. No słuchajcie, ja Marvela rozumiem, czemu oni nie chcą już publikować tego. No ich sprawa, ja sam nie wiem, co bym zrobił, tak mówiąc szczerze, na ich miejscu. To jest delikatny problem. No ale jednak nie mniej szkoda, że ten fajny kostium Franka Castla został tak, no, spaprany trochę przez jakieś tam, no, jakąś tam ogólną sytuację. I trudno, co zrobisz, panie, jak nic nie zrobisz. W każdym razie przynajmniej możemy się cieszyć tymi starymi komiksami jeszcze ze starych, dobrych czasów, kiedy komiksy to była tylko niewinna rozrywka. Okej, a druga dobra wiadomość to jest taka, że mój komiks, inny komiks, poprzedni komiks, Henryk Kajdan, Postscriptum, 200-stronicowa rzecz, wyprzedała się. Także teraz jedziemy tylko już z koksem, z tymi najnowszymi wolumenami, Henryk Kajdan, Kosmiczne Patałachy i Kocia Planeta. Dziękuję wam wszystkim, którzy sięgacie po te komiksy. Wyjdzie jeszcze jeden duży tom z Henrykiem Kajdanem pod tytułem Koniec. Myślę, że gdzieś za rok, może więcej, może za kilkanaście miesięcy, a wcześniej czeka nas jeszcze komiks pod tytułem Eurydyka. Dzięki wielkie za wsparcie. No a my jedziemy z koksem na tych nawijkach, bo czas i pociągi nie czekają na nikogo. Dzisiaj Batman Super Heavy, albo jakby powiedzieli Francuzi Super Heavy. Ósmy, sorry, dzisiaj jestem taki trochę w dobrym humorze, bo długo siedziałem na słońcu po prostu. Scott Snyder, Greg Capullo, Danny Mickey i spójrzmy sobie tylko na co to zbiera. Batman numer 41-45 i DC Sneak Peek Batman numer 1. Trochę trudno w ogóle poznać, jakie tam są podziały tych poszczególnych odcinków, bo czasami wydaje mi się, że okładka tego i owego numeru zdaje się być wetknięta tu i ówdzie gdzieś w środek komiksu. Może to jest ten jakiś jedna, druga, czy co to tam było. No w każdym razie, jedźmy z koksem. I od razu to, co mnie rozwaliło tutaj, to kilka rzeczy, zanim w ogóle przejdziemy. No nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił małej preambuły. Trudno, jak nie wytrwacie, to moje strata. No, ale to, co chciałem powiedzieć, to tak. Poczta Polska. Szło to do mnie pocztą. Jezus Maria, nigdy więcej. Musiałem odebrać w ogóle w jakiejś innej dzielnicy, bo z jakiegoś tajemniczego powodu nie dostarcza się już przesyłek do domu, tylko zostawia się awizo i trzeba lecieć potem. I w dodatku, gdybym się tam nie zjawił z własnej woli i chęci na tej mojej poczcie tutaj, to nigdy bym się nie dowiedział, że to awizo dostałem, bo go nigdy nie znalazłem w skrzynce, ale powiedziano mi tam, jakaś pani mi powiedziała, panie, idź pan tam do tej drugiej dzielnicy, bo tam zwykle wszystko zalega. A to już było dobre kilka tygodni po tym, jak ja się spodziewałem, że to do mnie dojdzie. No to pojechałem, jeszcze moja biedna żona tam ze mną pojechała, musieliśmy trochę nadrobić czasowo, to wyszło słabo, bo tam była kolejka i tak dalej. No ale w końcu udało się to uzyskać. Słuchajcie, był tam, ja nie wiem, czy na jakąś gębę ci ludzie wszyscy pracują, no co to jest? Myślę, że w Bangladeszu z całym szacunkiem dla tego kraju jest o wiele lepsza obsługa pocztowa niż u nas. No sorry, jeżeli ktoś pracuje na poczcie, to mam nadzieję, że wy dbacie o to, żeby wasze placówki były jak najbardziej na propsie, ale moje doświadczenia tutaj, rzecz akurat dzieje się we Wrocławiu, no to jest zupełnie jakaś tragedia. No ale dobra, to po pierwsze, rant is over, obiecuję, że teraz będzie już tylko lepiej. Inkuje tu Danny Mickey, czyli zupełnie ktoś inny niż wcześniej. Wydaje mi się, że wcześniej to był Glapion głównie. Mickey też się chyba tam gdzieś przewijał, ale tu akurat on jest nawet na okładce. No tak samo jak na okładce jest ten pet w ustach Batmana. I to, co próbowałem powiedzieć, to, że Snyder się przynajmniej nie hamuje z takimi trochę pomysłami odjazdowymi z czapy niekiedy. Słuchajcie, w dobie cenzury, kiedy za chwilę będziemy się wstydzić, że w ogóle machamy rękami, to fajnie, że ktoś się decyduje na takie ruchy jak tutaj. Ja nie jestem fanem palenia papierosów, nikogo do tego nie namawiam, natomiast wydaje mi się zupełnie dopuszczalne, że są różne sposoby życia, różne style bycia i ludzie różne rzeczy uważają za dobre. Więc dlaczego ktoś miałby mieć coś przeciwko temu, że ktoś tam trzyma peta w ustach? Ale tymczasem okazuje się, że na przykład Disney, czyli Disney, bo to w przypadku akurat jest tych komiksów z kaczkami albo z myszką Mickey, dzisiaj cenzuruje wiele wydań i za
chwilę, przynajmniej tak słyszałem, no poprawcie mnie, jeśli to nieprawda, ale za chwilę zaczną nam w ogóle kancelować jakieś niektóre kadry, niektóre historie słyszę, że nie są już dopuszczalne, bo coś tam się komuś przyśniło w tym pustym łbie, sorry, pardon my friend, ale tak uważam. No i nawet się wycina papierosy z ust. No słuchajcie, ja rozumiem, że powielanie błędów, które tam kiedyś ludzie robili i tak dalej, wszystko idzie do przodu, tempora mutantur et nos mutamur in illis. Jestem pewien, że akcentów nie pomyliłem, bo moja pani od łaciny dbała o to, żebyśmy wszystko to dzięki wielu pałom, które dostałem w swoim życiu na tej właśnie łacinie, znali przynajmniej na pamięć. Ja to wszystko rozumiem i to jest fajne, no, promujemy zdrowy styl życia i tak dalej, super. No ale nie możemy kancelować własnej historii, no co innego ta rzecz z tym Punisherem, to jest jednak property Marvela, czy w tej chwili Disneya, no oni sobie mogą z tym robić co chcą, ich sprawa, że nie chcą tego publikować, ja to mogę zrozumieć. Ale jak się książki Agaty Christie poprawia, albo Iana Fleminga, no zaraz będziemy się naprawdę bać, żeby nas tu nie wycięli, zaraz tą nawijkę ktoś wytnie, bo jakiś znowu moralny, intelektualny kurdupel uzna, że coś go obraża, ok? Wiem, że już obiecałem, że rantu nie będzie, ale sorry, musiałem to powiedzieć, no bo zaraz tu, jak ktoś czegoś nie powie tutaj, to się obudzimy naprawdę w jakiejś mrocznej sytuacji. No i a wracając znowu tutaj do naszych baranów, to myślę, że fajnie, że Snyder tutaj poleciał trochę z luzem. Oczywiście, no postaram się uniknąć jakichś końcowych spoilerów, ale jeżeli boicie się spoilerów i nigdy w życiu nie widzieliście tego, ja byłem pod komiksowym kamieniem przez ostatnie parę lat, więc dopiero to poznałem w zeszłym roku, a w zasadzie teraz ten komiks już w tym, no ale całą serię Snydera od zeszłego, to wiedzcie, że teraz będą trochę takie minor to medium spoilers, ok? W każdym razie, to jest komisarz Gordon, który wciela się tutaj w postać Batmana. No i na tym polega cały ten komiks, także jedźmy sobie z koksem. I powiem wam tak, Capullo ja bardzo lubię, ja ze względu na niego sobie kupowałem te komiksy do tej pory, ale no i on jak zawsze daje czadu, on potrafi bardzo ładnie rysować, ja już niejednokrotnie mówiłem, że jest to rysownik bardzo kompetentny, który wie jak wszystko idzie i co więcej rysuje głównie z łapy, ja tu mało widzę fotoreferencji, pewnie trochę tak jak tam czasami trzeba coś przydzwonić, ale generalnie myślę, że tu raczej jest taka stara szkoła, taką jak widzieliśmy w Spawnie chociażby swego czasu, no to widać po stylu, że jak sobie sięgniecie właśnie po te nawet Companion Pieces, te rzeczy z Jokerem, czy z Batwoman, Batgirl, już mi się popieprzyło z tymi dwoma Robinami i pożal się Boże, Bóg wie jeszcze czym. Myślę, że tu jest raczej mało takiego jechania z jakichś tam zdjęć. Raczej bym to widział jako coś, co Capullo robi przez siebie i dlatego ten styl jest bardzo kreskówkowy w najlepszym tego słowa znaczeniu. Uwielbiam, jak ktoś ma swój styl i Capullo go ma. To powiedziawszy i powiedziawszy też to, że Capullo roztacza zwykle fajny klimat niektórymi kadrami, tak jak tutaj razem ze Snyderem, ja to zawsze mówię, ale oni potrafią pojechać takim kinowym Batmanem. Zobaczcie, wyobraźcie sobie tę scenę w kinie. No nikt tego nie wymyślił, to jest super. Także naprawdę wielkie propsy. Ja Snydera za to właśnie lubię. On potem idzie w krzoki zupełnie z tymi swoimi pomysłami, ale jak już jest dobrze, to jest dobrze. Naprawdę, no to są rzeczy na poziomie kinowym takim. Ja podziwiam go za to jego myślenie i to nie jest komiks w złym sensie jako kino, tylko to jest komiks w takim sensie jako kino pozytywnym, że to jest zmerdżowane ze stylem komiksowym, to nie mamy wrażenia, że ktoś storyboardy robi tylko pod przyszły film, tylko mamy wrażenie, że ktoś na maksa staje się nam dać takie experience, jakbyśmy byli w sobotę i oglądali film w kinie. Natomiast, to powiedziawszy, to uważam, że Capullo tutaj moim zdaniem nie wyciska wszystkiego czasami, co by mógł. Te strony są trochę pustawe, na przykład o, tutaj ta babka. I dziwi mnie to, że on, ja nie wiem z jakich powodów, ale czasami ten issues są momentami poprzetykane jakimiś przerwami. Tu nawet mam taki fill-in chyba, jeden z tych Batmanów. Któryś z nich jest takim nierysowanym przez Capullo fill-inem. A dziwi mnie to dlatego, bo no, to nie jest jakaś wielka brocha moim zdaniem, wielka sztuka, utrzymać monthly schedule, czyli miesięczny cykl z takimi bazowymi rysunkami, jak robi to Capullo. Ja widziałem na końcu, tam zobaczymy sobie, takie są pencilsy tego i ta plansza była, jak sobie to czytałem i zwróciłem uwagę na to, no słuchajcie, no wybaczcie, ale z całym szacunkiem to jest fajna plansza, to robi swoją robotę. Ja nie mówię, że nie, to Capullo bardzo fajnie nawet takie proste rzeczy rysuje, ale no w starej daty rysownik jeszcze 20, 30, 40 lat temu to on by się w ogóle nie pałował z tym, żeby to w ogóle rysować. To Inker by coś zrobił tutaj, maźgnął na tym albo coś i wszyscy by o tym zapomnieli, a ja tam to co Capullo, ja wam to od razu pokażę, to co ja widziałem przy Capullo, to tam było, o zobaczcie, jakiś full pencils, w ogóle on popencilował te listeczki tutaj, wszystko jak co idzie, no jak dzieciom to zrobił. I tak jak mówię, normalny człowiek 40 lat temu by powiedział, Janusz, weź pizgnij tu jakieś liście
i koniec, ja tu tylko naszkicuję ławkę i tyle. I tyle by ich widziano, gwarantuję wam, że tak by było. A dzisiaj mamy tutaj, ludzie międlą to i się pewnie... Capullo, ja myślę, że o tym wie, ale w imię lepszej sprawy, że on bierze ten paycheck, czy tam jakiś kontrakt ma, no to musiał to sobie zrobić. Mi się wydaje, że tak to wygląda, więc wydaje mi się, że to trochę przesada, przerost formy nad treścią w tym wypadku. Dobra. Natomiast są tu fajne rzeczy. Tutaj na kolorach jeszcze tylko się upewnię, czy jest ciągle ten FCO Plasencia, ale wydaje mi się, że tak. I to jest też bardzo fajny kolorysta. No ale to, co próbuję powiedzieć tutaj, to, że zobaczcie, jak fajnie prezentują się te różne triki. Bardzo, wiecie, co mi to przypomniało? Ten poszczególny trik tutaj, to mi przypomniał wręcz odloty, jakie robiła Lynn Varley z Frankiem Millerem w DK2, w Dark Knight Returns 2, tam w tym kontrowersyjnym drugim pojawieniu się Dark Knight Returns z okolic 2000 roku, to tam wyszło mniej więcej wtedy. I to taki vibe wtedy tam był, takie dziwne połączenie różnych nieprzystających do siebie pozornie komputerowych efektów. Tutaj jest to naprawdę odjechane i bardzo mi się podoba. W ogóle mi się podoba to, że ten Plasencia jedzie tu trochę z czapy. Jestem fanem eksperymentów w komiksie i nawet jeżeli one nie zawsze są udane, to je doceniam. I te takie kolory bazowe też są fajne w przypadku tego zioma. Zresztą myślę, że to jest, no wiadomo, najwyższa półka DC, tu oni sobie nie mogą pozwolić, żeby było tutaj coś gorszego. Ale tak jak mówię, no trudno mi uwierzyć, że Capullo ślęczał tu miesiąc nad tym, tym bardziej, że nie nakładał tuszu. No zobaczcie, to są prawie same twarze, to gdzieś tu dużo też jest skrótów. Tu to komisarz Gordon gdzieś pokazany w cieniu, tu też, tu coś za pleców, tu połowa obrazka to ta żaluzja. Także to nie jest to, że ktoś tutaj rysuje kaplicę sykstyńską na każdej stronie. No ciekawe, skąd to się bierze. Może Capullo jest takim wolniejszym rysownikiem niż myślałem. Zawsze miałem wrażenie, że jest to raczej ziom, który byłby taki oldschoolowy, który gdzieś tam potrafi szybko pieprznąć, jeżeli tylko musi. Swoją drogą jednak trzeba przyznać, że te pozy tych postaci, mimo że rysowane moim zdaniem głównie z łapy, to są naprawdę bardzo fajne. To są takie dosyć wysublimowane te jego szkice. To też nie można powiedzieć. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że jest to jakieś złe, tylko raczej bym powiedział, że widzę tu pewne takie cięcie rogów, którego bym się nie spodziewał. Ja myślę, że tak doświadczony rysownik jak Capullo, no zdarzają się też rzeczy fajne, ale jednak gdzieś dziwi mnie to, że i są i fill-in issues, czyli te numery, w których rysuje ktoś inny, tak jakby Capullo nie zdążał z tym całym rabanem i to jest ich całkiem sporo. No i dziwi mnie to, że też te rysunki nie są zwykle przepełnione jakąś akcją, tylko bardzo takie ciche, bo do Snydera pasuje trochę napchanie tego wszystkiego, no z wyjątkiem tych rzeczy tutaj, no bo wiadomo, że takie cichsze rzeczy zawsze fajnie się sprawdzają z bardziej oszczędnym rysunkiem. Całość tak od strony historii, to powiem wam tak, nie chcę tu za bardzo spoilerować, więc tak może tylko do pewnego momentu pojedziemy. Natomiast mnie jakoś tam to kupuje. Nie jest to może coś, co stawiałoby te moje trzy ostatnie włosy na głowie albo gdzie indziej do góry, ale powiem wam, że generalnie czyta się to całkiem sprawnie. Jak ktoś lubi Batmana i lubi takie odjechane historie, to myślę, że tutaj się nie zawiedzie. Fajnie, że przynajmniej w niektórych momentach Capullo tu naprawdę przycisnął detalami, ale myślę, że też sporą część robi Danny Miki. I do niego Miki pasuje, ale to, co on potrafi czasami zrobić, to jest miazga. On po prostu nie umie rysować. Moim zdaniem, ja nie wiem tego, ale ja wyciągam z tego, co ja widzę, że Miki nie umie rysować, tylko jest tracerem. I to jest najgorsze, co może zrobić wtedy taki ktoś, to zabrać się za inkowanie, bo żeby być dobrym inkerem, to trzeba dobrze rysować. I wiecie co? Ja wiem, że jest wielu czytelników, którzy tam się obrażają zawsze na takie rzeczy, jak nie ma jakiegoś continuity, albo jak coś tam im nie pasuje, że origin jest zupełnie nowy i tak dalej. Ale mi ten origin Bruce'a Wayne'a, to jego zupełne takie z czapy przedstawienie, to mi pasuje. Ja jestem fanem odświeżania postaci i za każdym razem, kiedy widzę te spalające perły na miłość boską w tych komiksach z Batmanem, Boże kochany, ile można międlić to samo, no to ja już od razu wiem, że będzie to komiks najprawdopodobniej wtórny. I Snyder na szczęście tego unika, tego mrocznego zaułku z tymi perłami. Na każdym to jest ktokolwiek, niedługo w komiksie się ktoś pomyli i z Supermanem zrobi te perły. Bo każdy chce pokazać swoją wersję, co jest do bólu przewidywalne i nudne. No ale dobra. I tutaj jest właśnie ten fill-in issue, jeden z tych numerów. Szkoda, że nie podano numerów, poszczególnych numerów. Ale to przejechałem. Tu rysuję Jock, tak zwany Jock. I powiem wam, że ten Jock to wygląda mi na zioma, który w ogóle mógłby rysować w spawnie w okolicach numeru, nie wiem, 200, 300,
jakimkolwiek, bo te ziomy, które tam rysowały, wszyscy rysują z referencji w zasadzie. To wygląda jak takie odrysowywane zdjęcia. No jak ktoś lubi, to okej, ja nie jestem fanem. Ja jestem fanem tradycyjnej szkoły komiksu, a nie takiego pieprzenia trochę graficznego. Bo ja widzę, ile w tym jest zdjęć. I mnie zdjęcia nie interesują. Ja wolę, jak ktoś pracuje z ręki. Mnie fotorealizm nie bierze. Ja mi się to kojarzy, wiecie, z czym? Z takimi historiami w Bravo Girl. Kiedyś było takie czasopismo Bravo i Bravo Girl i tam były takie photo stories, bardzo pieprzne, ja to pamiętam z dzieciństwa. I to mi się z tym kojarzy, wiecie, to takie photo story, jakbym się chciał poczytać, to sięgnę po komiks Jocka, no idź mi pan, nie dla mnie. Jock myślę, że nie jest najgorszym przykładem tego, ale to po prostu nie trafia w moje gusta. I tyle. Dobra, ja tu myślę, że dłużej co już nad tym siedzieć nie trzeba, bo już tak spędziliśmy bardzo dużo czasu nad różnymi wątkami pobocznymi. Słuchajcie, mi sprawiają ciągle radość te opowiastki. Jest to lekkie, jest to przyjemne, chociaż momentami przegadane. Ja bym przeżył bez tych wielkich bloków tekstu, które wyjaśniają jakieś zawiłości. Bo ja w swoich komiksach potrzebuję bohaterów, superbohaterów, a nie psychologii. Jakbym potrzebował psychologii, bym poszedł na kozetkę. No, więc ten, tutaj jeszcze trochę tych Interior Pencil Art by Greg Capullo i to jest fajne, Capullo to jest ziom, który wie co robi, tylko mi szkoda i to nawet by można było opublikować Holender w Pencilsach. Fajnie by było, gdyby to wyszło w takiej wersji. Nie ten taki kiepawy Unwrapped, na który się swego czasu się czaiłem, bo tam to jest jakaś taka dziwna reprodukcja tego, tylko w ogóle bez chmurek to zrobić. I tyle, wypuścić taką wersję, ja bym to łyknął zupełnie. Chociaż przyznam wam szczerze, że muszę na te Unwrapped tak spojrzeć. Widziałem tylko jeden komiks i trochę mnie odepchnął, bo tam, nie pamiętam jaki to był, chyba jakaś albo Liga Sprawiedliwości, albo jakiś Jim Lee czy coś, trochę mnie odepchnął, bo ta reprodukcja była trochę harsh. Ja jestem fanem reprodukcji bardziej miękkiej. Mi by nie przeszkadzało, gdyby te pensilsy nie były zreprodukowane w taki sposób bardzo, bardzo mdławy nawet, tak jak tutaj. Dla mnie jest to okej, jak kontrast nie byłby mocno podniesiony. Natomiast myślę, że rynkowo by się to słabo przyjęło. No i ja byłbym fanem pozbawienia całkowitego chmurek, a komiks, który widziałem, był z chmurkami. Mnie czytanie nie interesuje takich rzeczy, mnie interesuje raczej taka percepcja komiksowa w tej chwili, więc tyle. No, to wszystko sobie przeczytałem. To, do tego musimy sobie wrócić. Ale nie, to, bo to jest jedynka, a ja mam na myśli to, bo ja mam Dark Knight Returns w innej wersji, w takiej starszej, ale to, Dark Knight Strikes Again, to jest właśnie ten komiks. To sobie musimy zrobić, bo to jest pojechane. Ja naprawdę nie wiem, jak to można ugryźć, ten Dark Knight Strikes Again. To czytałem, Earth One, i powiem wam tak, opadło mi, niczego tam ciekawego dla siebie nie znalazłem. Jak będę chciał poczytać o tym, że Geoff Johns chce zrobić film i sprzedać swój scenariusz przez komiks, to wtedy sięgnę po Earth 2, albo po Earth One Volume 2. Gary Frank tak samo, sorry, ale nie dla mnie. Na to się też kiedyś czaiłem, ale jakoś sobie odpuściłem właśnie po tych lekturach tych wszystkich Jokerów, Batgirl i Batwoman. Nie kupiło mnie Holender. No, miałem taką fazę krótką, żeby sobie trochę pokupić takich numerów Detective Comics, New 52 i tak dalej, albo tych wszystkich serii. Tam też był taki tygodnik, on się chyba nazywał albo Dark Knight, albo coś takiego. I on też fajnie wyglądał, fajne okładki, taki fajny rysownik tam był, chyba ten, nie Fejbok, albo ktoś inny, ktoś w tym stylu taki. Też tu wygląda to ładnie, ale odpuściłem, bo o tym mówię, Death of the Family, ten Joker Death of the Family, to jest największy szlok, jaki se, kurczę, można wyobrazić. No, bardzo mało przyjemności mi to sprawiło. Tam było dużo takiego przegadania, dużo różnych dziwnych rzeczy i tak samo było z tym Companion Pieces The Card of Owls. Także to pewnie moja subiektywna opinia, ale ja bym po to, szczerze mówiąc, już nie sięgał i dlatego nauczony tym stoję z boku i nie będę ryzykował z tymi takimi pozostałymi komiksami, bo to mi się wydaje zupełnie robione pod jedno kopyto, tak jak te poprzednie. Dobra, słuchajcie, dzięki wielkie za wytrwanie na tej nawijce. Jeśli w ogóle jest ktoś, kto jeszcze w tej chwili mnie ogląda, jeśli podobają wam się moje programy, to bardzo proszę, polajkujcie, dajcie kciuk w górę, skomentujcie, polećcie przyjacielowi, polećcie na fejsie, czy w ogóle gdzieś polećcie, bo to zawsze coś daje. Tymczasem Borym Lasem, jeszcze raz dzięki, pozdrawiam serdecznie, do następnej nawijki.